W dzisiejszym odcinku poopowiadam Wam troszkę o manetkach. Ale nie co to jest i do czego służy, bo takich filmów jest wiele na YouTubie. Tylko kilka rzeczy, o których możecie nie zdawać sobie sprawy, a które wpływają na Wasze bezpieczeństwo podczas użytkowania swojego roweru. Manetka przyspiesznika zadaje taką moc na silnik, czy może inaczej, sterownik odczytując wartość wychylenia manetki zadaje taką moc, no adekwatną do tego, w jakim stopniu my wychylamy manetkę. W takich manetkach znajduje się czujnik halotronowy, analogowy, który działa w ten sposób, że wychylenie manetki powoduje zbliżanie i oddalanie się magnesu od czujnika. Czujnik zamontowany jest na stałe w obudowie manetki, a ruchoma część manetki porusza tylko magnesem, więc jest to bezkontaktowy sposób odczytu wychylenia manetki, co wiąże się z tym, że manetka, która działa na pozycji jałowej, czyli tak jak w tym przypadku teraz, podłączona do sterownika daje pewne napięcie sygnału około 0,8 V. I czym to teraz skutkuje? Ano tym, że jeśli to jest czujnik halotronowy, to one działają tak, czy może inaczej, mają taką cechę, że jeśli uszkodzi się przewód od manetki niefortunnie, przerywając masę zasilania takiej manetki, a co to znaczy przerwie masę zasilania manetki? Ponieważ w przewodzie od manetki są trzy żyły, jest sygnał, jest zasilanie manetki, około 5 V i jest masa manetki. Jeśli ten przewód się uszkodzi i przerwie, to czujniki halotronowe w manetkach tak działają, że poda na przewód sygnałowy pełne napięcie zasilania z manetki. A czym to zaskutkuje? Tym, że sterownik może uznać, że właśnie daliście pełen gaz, a nie daliście gazu. I co się wydarzy? Rower da pełen ogień do przodu. No nie muszę mówić, że jest to bardzo niebezpieczne i żeby rower był w 100% bezpieczny, to musicie mieć świadomość, w jakich sytuacjach taka usterka może nastąpić. A ona najczęściej występuje wtedy, gdy przewód do manetki jest poprowadzony bardzo sztywno. Rozumiecie? Jest na kierownicy zamocowana manetka przyspiesznika, ma jakiś kabelek, i on jest niedostatecznie luźny. Mniejsze niebezpieczeństwo jest w przypadku manetek podłączanych do zbiorczej wiązki na kierownicy, bo ona naturalnie jest dość luźna. Ale sama wiązka na kierownicy może być już zbyt sztywno poprowadzona. I skręcanie kierownicy powoduje, że przewód przy kierownicy pracuje. Pracuje, aż po 1000 zakręceń kierownicą któryś z tych przewodów się przepracuje. Jeśli nie będziecie mieli farta i przepracuje się przewód czarny, wtedy sterownik w nieoczekiwanej sytuacji może dać gazu. Wiemy, czym się to skończy. Żeby temu przeciwdziałać, przewody do manetek oraz przewody zbiorcze należy prowadzić z naddatkiem po łukach. Nie doprowadzajcie do sytuacji takiej, aby przewód był przy sterowniku zwinięty, ponieważ macie go bardzo dużo, zwinięty, a do kierownicy idzie naprężony. Nie wolno tak robić. On musi mieć na tyle duży łuk, aby skręcanie kierownicą powodowało, że on pracuje na dużej powierzchni. Wtedy bardzo długo nic się z nim nie wydarzy. Dlatego pamiętajcie, przewód manetki, w szczególności manetki, a ogólnie wszystkie przewody w rowerze, szczególnie idące do kierownicy, powinny iść luźno. Przekrzywicie kierownicę maksymalnie, skrajnie w przeciwną stronę, po której jest przewód, ten przewód musi być luźny. Wiadomo, że jeśli kierownicę skręcicie w drugą stronę, przewód się z kolei tak bardziej zgniecie. Musicie znaleźć złoty środek. Jest to bardzo ważne, aby w ten sposób robić. I druga ważna sprawa. W wielkiej ilości różnych manetek występują dodatkowe elementy. W tym przypadku jest to
pierścień dystansowy do manetki kciukowej. On w ten sposób wygląda. On normalnie jest montowany w tym miejscu. W innych manetkach, na przykład na manetce połówkowej, taki pierścień jest złożony wewnątrz manetki. Do czego służą te pierścienie? Te pierścienie służą po to, że kiedy, ja Wam pokażę w przypadku manetki połówkowej i pełnej, że kiedy dochodzi do niej chwyt, zobaczcie, że jeśli dochodzi do niej chwyt, to on się oprze o plastik, a nie oprze się o brzeg manetki, która pracuje. Widzicie? Dlatego nie wolno montować manetek, które nie mają takiego pierścienia. Tak samo manetka kciukowa. Zobaczcie. Jest ten pierścień, jego wkładamy do wnętrza manetki. On robi wtedy taki rand, widzicie, o wysokości około 2 mm. I tutaj, nawet jeśli dosunąłby się chwyt, to on daje pewien dystans. Nie wolno montować manetki, w szczególności kciukowej, bez tego pierścienia. A dlaczego? Ponieważ nawet kiedy macie gumowy chwyt i w nowym rowerze dosuniecie go z pewnym dystansem, na przykład 2 mm, 3, obojętnie ile, to on podczas pracy i ciepła dłoni, którą trzymacie ten chwyt, zmięknie. Dodatkowo ręka pracująca na kierownicy, wykrzywiająca tam kierownicę, delikatnie rusza tym chwytem. I może być sytuacja taka, a raczej na pewno wystąpi, że chwyt będzie się przysuwał do manetki. Nie będziecie tego widzieć, dzieje się to bardzo powoli, ale w końcu oprze się o manetkę lub będzie tak mała szczelina, że jakiś brud dostanie się do środka i manetka podczas kolejnego dawania gazu, wy ją puszczacie, bo spodziewacie się, że... Znaczy puszczacie ją i spodziewacie się, że rower przestanie napędzać, a rower nie przestanie napędzać, bo manetka zablokuje się o chwyt. Dotyczy to tak samo chwytów gumowych, zwykłych, podstawowych, które potrafią się przesuwać, jak i chwytów z obejmami aluminiowymi po obu stronach. One też potrafią się z całym chwytem przesuwać w stronę manetki. Dlatego pamiętajcie, po pierwsze, tulejki dystansowe muszą być w manetce zastosowane. Jeśli z jakiegoś powodu wasze tulejki dystansowe się pogubiły, to musicie zrobić dużą przerwę między manetką. Co najmniej 5 mm, myślę, że nawet 8, nawet 10 mm różnicy, żeby zminimalizować do zera ryzyko zablokowania się manetki w sytuacji, kiedy nie jesteście tego świadomi. Dlatego pamiętajcie, żeby to zrobić. Jest to bardzo, bardzo ważne. I trzecia rzecz istotna z manetką. Manetka jest elementem mechanicznym. Ona pracuje. Jest tam sprężynka, są tam powierzchnie ślizgowe. Dbajcie o stan techniczny waszych manetek. Manetkę trzeba naoliwić co jakiś czas, albo WD-40 usunąć wodę z miejsc, które mają kontakt ze sobą, żeby plastik nie tarł o plastik. Jeśli zauważycie, że manetka nie działa płynnie, ma jakiś delikatny przeskok, nie wolno tak tego zostawić. To może oznaczać, że w środku jest brud, który może spowodować, że któregoś razu manetka nie odbije i zablokuje się w pozycji pełnej. Chcemy przeciwdziałać takim sytuacjom. Dlatego pamiętajcie, jest to następna sprawa. Utrzymujemy stan techniczny manetki. Oliwimy ją, smarujemy, czyścimy. Pamiętajcie, że każdą manetkę da się rozłożyć. Zobaczcie na manetkę kciukową. Są zatrzaski. Ja ją otwieram teraz. I możemy ją bez problemu jedną ręką otworzyć, wyczyścić, naoliwić, składamy ją z powrotem. Oczywiście złożenie manetki, no to można być jakiś kłopot dodatkowy. O, widzicie, coś się może nie składać, no ale myślę, że będzie problemem mniejszym serwis manetki, niż rozbicie się na takim rowerze. Dlatego dbajcie o stan techniczny waszych manetek. W sumie tyle na dzisiaj. Temat jest istotny, dlatego kiedy sezon się będzie kończył lub rozpoczynał, sprawdzajcie swoje manetki, poprawcie przewody. Jeśli zauważycie uszkodzenie przewodu w
od manetki wymieńcie manetkę, albo nawet jeśli macie manetkę zmęczoną życiem, zróbcie to, kupcie nową, wymieńcie przewody, na Oliwcie wyczyśćcie manetkę, sprawdźcie, aby nie wadziła o chwyt, jest to bardzo ważne, zobaczcie, czy macie tulejki, jeśli nie macie, odsuńcie chwyt od manetki na większą odległość, sprawdzajcie, czy listek manetki, czyli czy sama manetka nie przysuwa się na przykład do dźwigni zmiany biegów, to też może powodować, że kiedyś manetka się zablokuje i zatrzyma. To jest gaz, zrobi dużo krzywdy, jeśli sprawę zignorujecie. Dbajcie o stan techniczny, sprawdzajcie, a my widzimy się w kolejnym filmie.